Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ja Wam pokażę. Tym razem, tak jak ostatnio, w zasadzie będzie to skład na życzenie. Tym razem Mikołaj Kmiecik dał bardzo fajny pomysł. Zobaczcie film. Też niestety nie będzie to super wierne odwzorowanie, no bo są ograniczenia takie, że nie wszystko w modelu jest. Szukam właśnie tutaj sceny, żeby pokazać to, jak najszybciej. Co my tu mamy? SP42. Zdecydowanie. O, jeszcze tu sobie zatrzymam. Nagranie jest stosunkowo współczesne. Film zamieszczony 6 czerwca 2018 roku, czyli zaledwie półtora roku temu. Także mamy tutaj szóstą epokę. Nie jest to historyczna SP-42. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ja użyję modelu lokomotywy z piątej epoki, nie z szóstej, nie dokładnie tej skabówki. No właśnie, bo to warto powiedzieć, że to jest pociąg specjalny Schabówki, Nowy Sącz, Chabówka. A, przepraszam, to było nagrane, a Mikołaj zamieścił ten film. No proszę. 17 lipca 2016 roku, więc robimy skład przed 3,5 roku. Ale i tak jesteśmy w szóstej epoce. Dobrze, to tu mamy to SP-42. Jakiegoś tam modelu SP-42 użyję, który dobiorę, to już zobaczycie z nagrania przy makiecie. Dalej mamy dwa ryflaki, jeden ryflak, mam oba firmy Robo. Nie wiem, czy to jest akurat o tym numerze, mniejsza z tym, tutaj specjalnie nie mam, 130 coś tam jest, 133, być może to jest dokładnie ten sam wagon. Ja sobie gdzieś zanotuję, że to był pierwszy 133. Zobaczmy, jaki jest drugi. 129,5. Ciekawe, czy ta firma Robo wydała. Zaraz gdzieś sobie tutaj na drugim komputerze sprawdzę. Robo Chabówka, co nam odpowie tutaj Google. Patrzę, a może też Wam pokażę. Zobaczcie sami, czemu mam sprawdzać na drugim komputerze. Robo Chabówka, będę wiedział, które mam modele, czy mam ten. Zgłasza nam się tutaj strona Karola i zobaczmy, znać mogą modele. Są tu 133 i 129,5. Widzicie, dokładnie te dwa modele mam, dokładnie te dwa modele użyję. Czy w takiej kolejności, to zobaczycie na filmie, bo tu jest później dalej przy zestawianiu, bo tu jest ciekawostka, ja sobie zapisałem kolejność. Co dalej? Dalej mamy, skoro już mam stronę Karola otwartą, mamy ten wagon bagażowy i ja teraz pokażę, jaki mam wagon firmy Roco, o którym wspominał. Już tu patrzę. To nawigacja jest niestety do najprostszych nie należy, bo trzeba odznaczyć film i potem jeszcze raz go zaznaczyć, wybrać, więc już tu wagony Roco, producent Roco, żeby nie lokomotywy, to może nie wyszukiwać wśród dziewięciu podstron wagony bagażowe i już patrzymy. Tak, ja zdaje się mam, który ja będę miał wagon, żebym to ja pamiętał. Czy ten zwrot, nie, ten parowozik Roco, nie, ten chyba też nie, chyba mam ten wagon. FX, tak mi się wydaje. Więc ja jestem, a tu proszę bardzo, jest A, robiony przez Drakule chyba, tu bardzo fajny. Patrzę GHMX, bo tu mamy GMHX, ciut inaczej. Naprawdę nie znam się tutaj na taborze tym starszym, nic a nic, na nowszym, jak wiecie, potrafię głupotę powiedzieć przy nowszych wagonach, a przy starszych to już kompletnie, więc nie wiem, czy to jest do czegokolwiek podobne. 043,67, tutaj mamy, czy to jest 043,314, pewnie ten byłby najbardziej, tak, 043,314, GMHX,
A tu GHMX. Pytanie, czy jest jakieś zdjęcie, żeby zobaczyć, jak wygląda ten. Nie ma. Nie ma, nie wiem. W każdym bądź razie ja tych wagonów nie mam, one są poza moimi zainteresowaniami i specjalne przeróbki przez Drakulę, zapewne drogie i poszukiwane. Z tego co kojarzę, to ja mam właśnie, mogę mieć ten wagon. Już go tu wyświetlę. To nie jest dokładnie to samo, co tu widzimy na filmie. Ach, nie otworzyłem tego, co potrzeba. Co za niefart. Może w ten sposób wagony bagażowe. I gdzie jest tutaj ten, który wtedy miałem? Ten miałem otworzyć. O. Czy jest, są jakieś bliższe zdjęcia? Nie ma. Tu mamy właśnie to, a tu mamy to. No cóż, jest to podobny wagon i nic tutaj specjalnie z tym nie zrobię. Innego wagonu nie mam. Jestem w stanie użyć tylko właśnie tego wagonu, który mam. Stąd będzie to podobne jak najbardziej. Już nie wspominając o tym, że nie zgadza się tego wagonu, nie zgadza się epoka, nie zgadza się absolutnie nic. Stąd nie będzie to wierne odwzorowanie. Niestety nic tutaj nie wymyślę. Gdybym miał może taką przeróbkę Drakuli, to byłbym przynajmniej bliżej typem wagonu, chociaż też niekoniecznie. Zapewne by trzeba było sobie taki wagon wykonać dokładnie jak ten z Kabówki. Ale to jest właśnie taki problem z odwzorowywaniem tych pociągów specjalnych z lokomotywami parowymi i tak dalej. Rzadko kiedy jest tak, że da się choćby coś zbliżonego zestawić na makiecie z uwagi na to, że trzeba byłoby sobie wykonywać każdą sztukę taboru indywidualnie, jeśli nie jest dostarczona seryjnie. No dobrze, także już tutaj pomysł znacie. Powiedziałem, co pokażę, stąd zgodne z rzeczywistością będą jedynie te dwa wagony, a reszta jest to czysta fantastyka. Tamten wagon, który użyję bagażowy, nie miał prawa się pojawić. Kociołek będzie tylko zbliżony, też to będzie nie do końca poprawne. No dobrze, to tyle chyba. Jeszcze tutaj zwrócę uwagę przy doborze, jak będę dobierał to SP42, jest tam 2, 3 czy 4 do wyboru, właśnie takie oliwkowe z pomarańczowym pasem. Zwrócę uwagę, że no, postaram się dobrać jak najlepsze, ale tu mamy białą tabliczkę Fablok i okrągłe tarcze zderzaków. Może akurat taka jest, za bardzo nie kojarzę. Chociaż skoro jesteśmy na stronie Karola, to możemy to szybko zobaczyć. Zaraz zobaczymy, którą lokomotywę byłby sens dobrać. Lokomotywy spalinowe, to firmy Pico, wyświetlmy wszystkie i zobaczmy SP42. 064, wyświetlmy tą. To mam. To jest SM42. Ale też wyświetlmy, zobaczymy te tarcze zderzaków. SP42 111. 043. Skarżysko kamienne. Ta mi nie odpowiada tutaj barwą. Ta mi nie odpowiada barierkami, więc po prostu z tych zrezygnuję. To jest SM42. Łazy tej nie mam. I co my tu mamy na drugiej stronie? Tu już jest wszystko. To może jeszcze szybko zobaczmy tutaj te lokomotywy. To jest ta schoszczna, no biała tabliczka by się zgadzała, ale tutaj mamy prostokątne tarcze zderzaków, tu mamy czerwone tabliczki, więc odpada. Tu dokładnie tak samo odpada. Więc mamy albo tą 111 do wyboru, albo tą z Gdyni. Albo z Gdyni, a z czwartej epoki, więc pewnie tej nie mam.
Więc zostaje nam SP42-111 z Legnicy z piątej epoki. To on żyje. Dobra, to już sprawa rozwiązana. No dobra, to jeszcze raz tutaj patrzymy na to. Tak, tak wygląda ta lokomotywa. A ja tu tą scenę kończę i schodzę na dół do makiety, żeby zestawić skład. I już tu stoję przy makiecie. Skład mam tak bogaty do zestawienia, że mogę sobie pozwolić na ustawienie sceny bezpośrednio na peron. Szybciutko wyciągam lokomotywę z opakowania, lokomotywę firmy MTB. To wiadomo. I tu szybciutko zamontuję. O, jeszcze pokażę ją do kamery. Zamontuję sprzęg gniazdo. Zamontowany. Dobra, ustawiamy lokomotywę na torach. Stoi na torach. Włączę makietę. Jest. Sprawdzimy. Jeździć jeździły, więc tu dekoder jest założony. Fajnie. Reaguje. Wolniutko. Fajnie. I drugi z modeli, czyli dwójeczka firmy Pico. Szybciutko mi to wychodzi. A że już ją używałem, to mam sprzęgi zamontowane śledzie. Bardzo mi to cieszy. Wszystko jest ok. Coś mi się nie chce. Sprzęgi coś się nie chcą połączyć. A to czemu? Już, ok. No dobra. Jak widzicie, wszystko jest ustawione. Bardzo sprawnie, szybciutko poszło. Zresztą czemu miałoby to sprawiać problemy? Łatwo. Raptem lokomotywa i jeden wagon, wręcz wymarzony skład dla mojej makiety. Tak, jestem w stanie się tutaj ustawić na peronie. Podróżni, którzy są tam na stałe wklejeni, mogą wsiąść. Autentycznie ideał dla mojej makiety. Do tego trakcja spalinowa, kiedy ja nie mam właśnie sieci elektrycznej rozpiętej nad makietą. Fajnie, jeden wagon, więc on mi tutaj wszędzie przejedzie. A czy na pewno, to sobie zresztą zobaczymy, czemu by się nie pobawić. No to może w sumie, skoro tak, skoro powiedziałem A, to może powinienem powiedzieć B. To zobaczmy, ja tylko jedną, nie, może być, nie będę zmieniał tutaj żadnej tej zwrotnicy, ale skoro powiedziałem A, to warto powiedzieć i B. Zobaczmy, jak sobie poradzi taki bogaty skład na wewnętrznej pętli, bo przecież można się pokusić o przejechanie na wewnętrzną pętlę. To muszę się tutaj schować. Zatrzymać przed tą zwrotnicą. Już ją zmienię ręcznie, bo z pilota nie dam rady. I tu sobie poluzuję na statywie kamerę. I jestem w stanie tutaj zjechać. Powolutku. Ale już widzicie, zobaczcie, już jest tutaj problem. Jaki? Rozpięło się, tak? Na ciasnych sprzęgach niestety nie pojadę. Wobec tego wracamy i zmieniamy sprzęgi. Tu te sprzęgi śledzie ROKO mogę swobodnie wyrwać z gniazda. Dlaczego? Dlatego, że one są tak zrobione fajnie przez firmę ROKO, że nie sprawia to absolutnie żadnych trudności, nie nastręcza żadnych problemów. Dlaczego jest tak zrobione? Już Wam to pokażę, nie wiem, czy będzie widać. Otóż chodzi o to, że tutaj te nóżki w tym gnieździe to są w zasadzie to, co się zatrzymuje na końcu tego gniazda, to są tak, mają owalny kształt. I one i w jedną, i w drugą stronę bardzo fajnie w gnieździe sprzęgu przeskakują.
A, z lokomotywą zrobię sobie najprostsze rozwiązanie, czyli ją obrócę. Postawiam ją z powrotem na tory i wycofam się na peron. Tak, za bardzo, za gwałtownie ruszyłem. Po co uderzać tu? Dobra, teraz mam spięty skład i zobaczymy, jak sobie zjedzie na sprzęgu standardowym. Jak widzieliście, w ostatniej chwili zauważyłem, że jeden z rozjazdów był w niewłaściwym kierunku ustawiony. O, kółeczko poszło bez problemu. Powiedziałem bez problemów, a właśnie się zdarzyły problemy. Co się stało? Już wam pokazuję, kamera mi ucieka. Uciekła tam, gdzie nie powinna. Otóż lokomotywa wyleciała tutaj na tym rozjeździe. Nawet się nie wyłączyło. Niby jest ustawiony, ale to jest właśnie kwestia tych rozjazdów pikowskich. Niestety jest tak, że jak jest cięższa lokomotywa, to ona sobie jedzie tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie ja bym chciał. Tutaj te elementy tego rozjazdu w przypadku wykonania przez firmę Pico to są właśnie takie cienkie blaszki. No, nie jestem zwolennikiem tego, nie wiem, nie mam doświadczenia, no poza Trixem z innymi rozjazdami, nie wiem, jak to zrobiła firma Rocco albo Tilik, ale tutaj z tych produktów Pico nie jestem zadowolony i te rozjazdy to jest zdecydowanie słaba strona torów firmy Pico, dlatego ja na ogół je odradzam. No ale dobrze, przejedźmy do nakręcenia filmu. No, dalej jest problem, widzicie? Niby je ustawiłem. Tu jest poprawnie. Niby ustawiłem, tu przerwa jest, lokomotywa powinna sobie pojechać, a nie chce. Powinna pojechać tam, gdzie ja chcę. O, i już w tym momencie wyskakuje. Ale wiecie, co wam powiem? Zauważyłem, że jak miałem ją obróconą, to wtedy za pierwszym razem zjechała mi bez problemu. Wobec tego odwrócę ją ponownie. Może coś jest, może ona w jakiś sposób jest niesymetryczna, nie tylko na dachu, ale we właściwościach jezdnych jako modelu i może w tę stronę pojedzie bez problemu. I już. Tu jest ok, zobaczmy. Tak, przejechała. I teraz zasadnicze pytanie, bo ja sobie zjechałem z powrotem na zewnętrzną pętlę, ale zasadnicze pytanie jest takie, czy nie wykolei mi się w tunelu. Słuchamy i czekamy, aż wyjedzie, aż wróci. Może tu przestawię. Widok. O tak. Wróciła bez problemu, nie zgubiła wagonu. Jedzie. Jak widzicie, będzie sobie jeździła, więc ja swobodnie mogę nakręcić film właśnie
tutaj, kiedy ona sobie zjeżdża na wewnętrzną pętlę, no bo czemu by nie? Rzadko mam okazję jeździć po wewnętrznej, więc tym razem skorzystam z tej okazji i zjadę. No dobrze, to pora wrócić na peron i kolejne ujęcie już z peronu.
I już zbliżyłem się tutaj do końca naszego filmu. Jeszcze tutaj zrobię zbliżenie. Przestawię sobie lokomotywę też na inny tor, żeby wykonać zdjęcie. To już to szybciutko zrobimy. Proszę bardzo, niech tam zjedzie. Z tym jednym wagonem. Mam nadzieję, że mi wagon nie ucieknie. Nie jestem na krótkim sprzęgu, tylko na sprzęgu śledziu. Nie śledziu, tylko oczkowym firmy Roco. Na dole. Tak, zmieniamy kierunek. Zwrotnica przestawiona. I już tutaj na ten tor wjadę. Ciekawe, czy będą problemy w ogóle, czy się nie wykolei. Nie wykoleiło się. A to też nie jest wcale takie pewne w przypadku lokomotyw MTB, czy się nie wykoleją na tamtym rozjeździe. Okej. Dobra, dlaczego tutaj? No bo może jeszcze kawałeczek sobie podjadę, bo no nie widzę tego filmu tutaj, ale z tego ujęcia wydaje mi się, że było robione film był kręcony z peronu, tak, że było widać nie z tej strony, tu ja pokazuję, tylko z przeciwnej strony lokomotywa była widoczna, czyli od strony swojej lewej. Mniej więcej właśnie tutaj od tego przejazdu kolejowego, tak, wezmę sobie kamerę i ustawię do zrobienia zdjęcia. No i tak, jeszcze tylko jeden komentarz na koniec. Tak sobie jeździłem tutaj, kręcąc te sceny do przysłowiowego kółeczka i się zastanawiałem, jak wypadnie porównanie z lokomotywą firmy Pico, jak ta w końcu wyda. Jestem tego niezmiernie ciekawy. Ciekawy jestem właśnie nie tylko jak wygląda zewnątrz ta lokomotywa, ale jak będą jeździć jedna i druga. Oczywiście wynik już jest z góry znany i przesądzony, tym bardziej, że przecież SU-46 firmy Pico już na rynku jakiś czas jest. Właśnie się udała, ukazała się drugi model tej lokomotywy, w dalszym ciągu w epoce czwartej, więc go w dalszym ciągu nie kupuję. Ale już niedługo mam nadzieję, że sobie kupię, wtedy porównanie zrobię i sami zobaczycie. Tak, to taka właśnie dygresja a propos tych modeli, nad tym się właśnie zastanawiałem, a teraz już się nie ma co zastanawiać. Zdejmę tutaj kamerę ze statywu, zwolnię blokadę. Proszę bardzo, będę musiał się przejść naokoło makiety. O tak, mniej więcej z tej perspektywy będę chciał zrobić to zdjęcie, żeby tak to było widać, tak, tak, w ten sposób. W ten sposób sobie nakręcę, zrobię jeszcze ten kadr do czołówki, a z Wami się żegnam i zapraszam do oglądania innych filmów na kanale, w tym również tej serii. Cześć!